No właśnie. Czy jest możliwe nauczenie się języka duńskiego w jeden rok? Tak, jestem tego dowodem. I zacznę od tego, że nie jestem jakimś wyjątkowym talentem językowym. Nauczenie się języka angielskiego zajęło mi 15 lat. To w jaki sposób nauczyłam się języka duńskiego w jeden rok do takiego stopnia. Że zostałam przyjęta do pracy jako tłumacz ustny. Tłumacz językowy języka duńskiego, polskiego i angielskiego w jeden rok. Pozwól, że podzielę się z Tobą kilkoma praktycznymi wskazówkami, które pomogły osobiście mi do tego, aby zacząć mówić po duńsku w tak krótkim czasie. I przyznam szczerze, że kiedy podjęłam się tego wyzwania, aby nauczyć się języka duńskiego w szybkim czasie, Myślałam, że zajmie mi to około dwóch lat. Wiem też, że aby zdać jeden z egzaminów duńskich, tak zwany PD2 albo PD3, PD2 albo PD3, projekt, tak zwany egzamin, to potrzeba minimum dwóch, trzech lat. Mnie udało się zdać egzamin Pyrrhé, czyli na tym wyższym poziomie, już po dziewięciu miesiącach. Co takiego zrobiłam, żeby dojść do tego stopnia, i co możesz ty zrobić, korzystając z tych wskazówek, aby przyspieszyć ten proces przyswajania języka i przede wszystkim mówienia po duńsku? Po pierwsze, otaczałam się językiem. To rzecz naturalna, pomyślisz. Bez względu na to, czy mieszkasz w Danii, czy w Polsce, czy w innym miejscu świata i chcesz mówić po duńsku, bądź uczysz się innego języka, zacznij otaczać się tym językiem dosłownie. Ja tylko wtedy, kiedy mogłam, słuchałam telewizji, radia, czytałam gazety, czytałam znaki, które y, widziałam na ulicy, reklamy, e, czytałam najdrobniejsze, Ulotki z jakimiś informacjami. Zaczęłam żyć tym językiem. To nie znaczy, że wszystko rozumiałam. Praktycznie na początku nic nie rozumiałam, ale zaczęłam obserwować, jak ten język funkcjonuje, jak on działa. Im więcej wystawiałam się na ten język, wsłuchując się w ten język, wczytując się w ten język, było mi łatwiej z czasem przetwarzać informacje i zdobywaną wiedzę. Kiedy słuchałam telewizji bądź oglądałam różne programy telewizyjne, wybierałam te, które sprawiały mi radość. Czyli seriale, takie jak na przykład Rita, coś, co było śmieszne, wesołe, lekkie. To nie znaczy znów, że rozumiałam o czym mówią, Ale sceny, które widziałam na ekranie, i y, kolejne odcinki serialu sprawiały, że coraz głębiej wchodziłam, zanurzałam się w jakąś historię. I ten język zaczął jakby intuicyjnie wchodzić we mnie, mój umysł. Mój umysł zaczął przetwarzać więcej niż mi się wydawało. Czyli logicznie jeszcze nie rozumiałam, ale już intuicyjnie zaczynałam rozumieć coraz więcej. To w taki też sposób uczą się dzieci poprzez słuchanie, są wystawione na ten język i muszą intuicyjnie przetworzyć informacje aby móc z nami się porozumiewać już od najmłodszych lat. Druga rzecz z siedmiu, z którymi dzisiaj chcę się z Tobą podzielić, to ćwiczenie wszystkich umiejętności naraz. To znaczy, okej, okay, nie w tym samym czasie, ale w ciągu tygodnia upewniałam się, że dbam o to, aby ćwiczyć zarówno mówienie, pisanie, czytanie oraz słuchanie. Mówiłam? Czytałam, słuchałam i pisałam. Czasami robiłam, ćwiczyłam wszystkie te umiejętności w ciągu jednego dnia, czasami rozbijałam to na okres danego tygodnia, ale każdy tydzień był przepełniony moimi ćwiczeniami, podczas których dbałam o to, aby każda z tych umiejętności chociaż troszkę się rozwinęła w każdym tygodniu. I znów te ćwiczenia nie muszą być y, skomplikowane. Kiedy ćwiczyłam mówienie, lubiłam powtórzyć na przykład różne zdania, które słyszałam w telewizji, nie wiedząc, co one oznaczają. Kiedy ćwiczyłam pisanie, a jeszcze nie umiałam pisać po duńsku, lubiłam przepisywać różne zdania bądź zwroty, które znalazłam. Kiedy ćwiczyłam czytanie, niekoniecznie czytałam ze zrozumieniem, ale wyłapywałam, przyglądałam się tym zdaniom, patrzyłam. Co one mogą oznaczać? Gdzie tu są różne e, e, wyrazy? Gdzie jest czasownik, gdzie jest rzeczownik, gdzie jest przymiotnik? I słuchanie, słuchając, wsłuchiwałam się, nie po to, żeby koniecznie zrozumieć całą treść, ale żeby wyłapać poszczególne wyrazy. Takie ćwiczenia również przynoszą ogromne efekty. To była druga wskazówka z siedmiu. Trzecia. Trzecia wskazówka, trzecia um, to powtarzanie na głos. Jak papuga. Im więcej możesz, tym lepiej. Nieważne znów, czy rozumiesz to, co powtarzasz, czy nie. U mnie znajomi mieli dużo ubaw, kiedy coś mówili, a ja nagle, ni stąd, ni zowąd, powtórzyłam dane słowo. I nie zawsze to słowo było jakimś ładnym słowem, czasami mogło to być przekleństwo, które akurat powtórzyłam, zupełnie nie wiedząc, co mówię. Ale podobał mi się dźwięk danego wyrazu, podobał mi się, melodyjność danego zwrotu um, i powtarzałam te wyrazy powtarzałam te zwroty na głos pamiętaj nie musisz wiedzieć co to znaczy ale sam proces powtarzania sprawia że zaczynasz siebie słyszeć a słysząc siebie zaczynasz ćwiczyć ćwiczysz coraz więcej i nabierasz dzięki temu, dzięki właśnie takiemu powtarzaniu na głos, nabierasz coraz więcej odwagi. Następnym razem, kiedy musisz coś powiedzieć, to wypowiedzenie duńskiego na głos nie, nie jest dla ciebie aż tak obce, bo Ty już przez okres kilku tygodni, miesięcy ćwiczyłeś powtarzanie na głos. I z czasem nawet te rzeczy, które na początku, które powtarzałeś, nie miały żadnego sensu, z czasem, poznając coraz więcej Duń, duńskiego, wracasz do tych zwrotów i wiesz, co one znaczą. I wiesz już, jak je wypowiedzieć. Wiesz, jak je wypowiedzieć na głos, nawet zanim rozumiesz, co one znaczą. To była trzecia wskazówka. Czwarta z siedmiu. Ciekawość. Bądź ciekaw. Niech wszystko związane z tym duńskim zacznie ciebie interesować. Dlaczego ten wyraz stoi tu, a nie tam? Dlaczego intonacja wygląda tak, a nie tak? Kiedy słuchasz Duńczyków, zauważ, jak budują zdania, gdzie wkładają poszczególne wyrazy. Kiedy czytasz coś. Zadaj sobie pytanie, o ja znam ten wyraz, Co on, czy ono oznacza to samo tutaj? Ciekawość, bądź ciekaw, zadawaj pytania nie tylko nauczycielowi, ale również samemu sobie. Sprawdzaj siebie. Ta ciekawość sprawia, że nasz język rozwija się. Piąta wskazówka, bardzo ważna, a przez wielu niedoceniana: świętuj swoje nawet najmniejsze osiągnięcia. I takim najmniejszym osiągnięciem może być to, że na przykład odważyłeś się zagadać do Duńczyka. Powiedziałeś jedno zdanie, powiedziałeś jeden wyraz, przywitałeś się. Dlaczego nie zrobiłeś na przykład tydzień wcześniej? Świętuj to. Jak to można świętować? Na przykład kup sobie jakieś fajne ciastko. Kup sobie fajną kawę. Zrób sobie dłuższą kąpiel. Obejrzyj serial po polsku, który lubisz. Ale z tą myślą zasługuję na to. Dzisiaj zrobiłam zrobiłem coś odważnego. To świętowanie sukcesów, te, nawet tych najmniejszych jest bardzo ważne, bo my często jesteśmy nauczeni tego, aby karać siebie za niepowodzenia, za porażki, za błędy. A ja mówię stop. Stop. Potrzebujemy świętować te nasze osiągnięcia. One są bardzo ważne. I nie ma czegoś takiego jak a to było, to było nieważne, to było małe, to nie, nie było znaczące. Każda odwaga, każdy postęp w ciągu dnia związany z Twoim ćwiczeniem umiejętności to powód do świętowania. I jeżeli nawet nie chcesz sobie nic kupić, żeby to uświętować, to zapisz sobie nawet w notesie zdanie: Jestem z siebie dumna dzisiaj, bo udało mi się, bo zrobiłam to i to i to. OK? Bardzo ważne. Szósty punkt to analizowanie Twoich własnych błędów. Jestem ciekawa, czy analizujesz i w jaki sposób analizujesz swoje błędy. Ja lubiłam przepisywać zdania, w których pojawiły się błędy, zaznaczałam, gdzie był ten błąd i analizowałam, dlaczego tam pojawił się błąd i jak mogę takiemu, takim błędom zapobiegać w przyszłości. I, czas, I oczywiście te błędy były różne, czasami był to zły wyraz użyty w danym kontekście, to musiałam się nauczyć, że ten wyraz łączy się z tym wyrazem. Super, analizując ten błąd, wyciągałam wnioski i zrobiłam sobie, nawet założyłam sobie taki specjalny zeszyt z moimi błędami, gdzie na błędach się uczyłam, wypisywałam te błędy już poprawione w specjalnym zeszycie, zaznaczając mocno na kolorowo, co jest ważne, na czym muszę się skupić aby zapobiec takim powstawaniu takich błędów w przyszłości. I taki zeszyt z poprawionymi błędami i analizą, bo później sobie dopisywałam jakby regułkę, co jest ważne, żeby zapamiętać, dlaczego tak funkcjonuje ten język duński, co jest charakterystyczne dla niego i na co mogą zwrócić uwagę w przyszłości, kiedy będę budowała podobne zdanie bądź przekazywała podobną treść, czyli analiza błędów. To był szósty z siedmiu. Siódmy tip – to poznanie duńskich ultryk. Duńskie ultryk, czyli tak zwane, ultryk, czyli tak zwane wyrażenia już utarte. Na przykład, uh, "cein mofa. "cein mofa, jak gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć dosłownie, oznaczałoby brać dziadka. Natomiast, "cein mofa, w zrozumieniu przez Duńczyka, "cein mofa oznacza uciąć sobie drzemkę. To jest jeden z przykładów ultryk, których są tysiące w języku duńskim. I poznanie takich ultryk to otworzenie się na nową rzeczywistość. Czyli zamiast wkuwania słówek na pamięć, ja wybierałam duński ultryk, dzięki którym ta moja komunikacja była sprawniejsza dużo, dużo szybciej. Dzięki czemu w ciągu jednego roku byłam w stanie rozmawiać z Duńczykami na wiele tematów, również w instytucjach publicznych, pracując jako tłumacz ustny. Właśnie dzięki potędze duńskich. Ultryk, które są powszechnie używane przez Duńczyków. Oni nawet, jeżeli ich zapytasz, albo powiesz, uczę się duńskich ultryk, oni, wielu z Duńczyków rozłoży ręce i powie, czego się uczysz? Bo oni znają ultryk, ale oni nie uczą się ich w postaci tabeli. Tu są ultryk, tych, się musisz, się, tych musisz się nauczyć jako Duńczyk. Nie, oni je poznają właśnie życiowo, tak jak my uczymy się polskiego w sposób naturalny, więc nie myślą o tym, że to są ultryk. Dlatego często jest im też ciężko nam nas im nas zrozumieć, dlaczego yy, yy, nie rozumiemy, co mają na myśli, bo oni tych ultryk nie uczyli się jako ultryk, tylko jako naturalną część zdobywania wiedzy, zdobywania języka, a my tych ultryk musimy się nauczyć jako oddzielne zwroty, które mają swój konkretny sens. To siedem ze wskazówek którymi chciałam się z Tobą podzielić dzisiaj, żeby przyspieszyć te Twoje postępy, jeżeli chodzi o naukę języka duńskiego. Możesz te wskazówki oczywiście również zastosować w przypadku uczenia się innych języków. Um, no, jeżeli chodzi o ulcie, myślę, że będzie to wyglądało trochę inaczej. A to, co jest najgorsze, co możemy zrobić, co, co sprawia, że często uczymy się. Rzeczywiście się uczymy, spędzamy godziny na naukę każdego dnia, każdego tygodnia i mimo wszystko nie mówimy po duńsku. Dlaczego tak się dzieje? Bo często jest tak, że uczymy się po to, żeby tylko się uczyć. I wydaje nam się, skoro spędziłam dzisiaj godzinę, dwie godziny nad duńskim, to znaczy, że zrobiłam postępy i po jakimś czasie będę mówić. Ale tak nie jest. I możemy siedzieć przy zeszytach ćwiczeń godzinami, wy, wy, wypełniać te rubryczki, wpisywać poprawne wyrazy i mieć nawet dobre odpowiedzi. To nie znaczy, że będziesz mówił po duńsku. Możemy um, wkuwać słówka, mieć fiszek, setki i przewracać te fiszki codziennie i mieć wrażenie, że o, dzisiaj się nauczyłam pięciu, wczoraj się nauczyłam dziesięciu słów, jutro nauczę się kolejnych pięciu i będę mówił po duńsku. Na pewno zauważyłeś, że same fiszki, poznawanie pojedynczych wyrazów nie pomaga. No właśnie. Dlaczego tak się dzieje? O uczeniu się wyrazów w języku duńskim przygotuję kolejne nagranie, żeby się z Tobą podzielić. A dziś zadaj sobie pytanie: w jaki sposób uczysz się duńskiego? I czy ten sposób, w który się uczysz, przynosi efekty w postaci takiej, że zaczynasz więcej mówić? Jak wygląda Twoja komunikacja z duńczykami? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Jeżeli jest tak, to co możesz zrobić, żeby było tak? I może któraś albo wszystkie z dzisiejszych wskazówek, z którymi serca się z Tobą dzielę, tak, żeby Ciebie wesprzeć w tym procesie nauki, być może jedna lub więcej z dzisiejszych wskazówek zainspiruje Ciebie do zmiany sposobu uczenia? Spróbuj przez tydzień, miesiąc, 90 dni, daj sobie czas. I zobacz, jak zmieniają się twoje umiejętności rozmawiania z duńczykami, twoja komunikacja z duńczykami. Daj sobie szansę, a ja czekam na twoje komentarze pod tym nagraniem. A jeżeli oglądasz to nagranie na YouTube, to zapraszam ciebie do subskrybowania i po polubienia nagrania, tak abym mogła zarażać tą pasją do nauki języka duńskiego jeszcze więcej osób. A znajdziesz więcej informacji o mnie na stronie kasiakrasucka.com. Zapraszam Ciebie tam bardzo serdecznie. Tak, fójdę! Niech mocy i duński będą z Tobą. Ja trzymam mocno, mocno kciuki za Twoje postępy, bo naprawdę wierzę w to, że to tylko kwestia czasu, żebyś mówił po duńsku. A do tych siedmiu tipów, którymi się dzisiaj z Tobą podzieliłam, dodam jeszcze jeden. Ucz, się codziennie tak, jakbyś się nie uczył. Czyli otaczaj się tym językiem codziennie. Z radością, z, na luzie. Po prostu bądź ciekaw i zobacz, jak rozumiesz coraz więcej i zaczynasz rozmawiać z Duńczykami. Wie sejs, hi, hi.